Świat zwariował. Martin Scorsese zamiast tworzyć artystyczne kino, z którego słynął przez lata, postanowił zrobić szybki skok na kasę. Mocno się nie wysilił. Wziął literackiego pewniaka, dodał gwiazdy z aktualną swoją muzą Leonardo DiCaprio na czele i voilà! Film nakręcił się prawie sam. Wyspa Tajemnic przypomina wyleniałego, bezzębnego tygrysa. Choć Scorsese jest tu tylko cieniem samego siebie z przeszłości, to wciąż pozostało w nim wystarczająco wiele majestatu, by przyciągać uwagę. You'll never leave this island. Pokolenie iPoda nie ma pewnie pojęcia, kim był Witkacy. W skrócie, można by go opisać jako największego madafakę i skandalistę dwudziestolecia międzywojennego. Wojewódzki i Doda razem wzięci mogliby mu najwyżej sznurować trzewiki. W filmie Jacka Koprowicza Witkacy nie popełnia samobójstwa w 1939 roku, lecz ukrywa się w mieszkaniu swojej kochanki. Ci, którzy spodziewają się na ekranie perwersji i narkotycznego szału, powinni raczej wybrać się na inny film. Genialny artysta w wykonaniu Jerzego Sztura to stary, gruby erotoman ograniczający się do kopulowania z naiwnymi dziewuchami. Gdyby Witkacy żył dzisiaj, powinien wybrać się do pierwszego lepszego klubu. Tam dopiero miałby pole do popisu. We get this right. Change your life. Kwiat pustyni na pewno podniesie ciśnienie każdemu prawdziwemu obrońcy aryjskiej rasy. Jest to bowiem historia afrykańskiego kopciuszka, która o zgrozo wydarzyła się naprawdę. Czarnoskóra piękność za młodu wiele przeszła, zanim stała się światowej sławy modelką. Historia to łzawa i pozytywistycznie moralizatorska. Co jednak ciekawe, może ona połączyć rasistów i feministki w zachwycie. Ci pierwsi będą patrzeć z góry na dziką, prymitywną Afrykę, te drugie rwać będą włosy na płciową niesprawiedliwość. To się nazywa uniwersalna opowieść. Let us try and change what that means to be a woman. Remarry the blind date my parents set me up on. You guys belong together. Niezbadane są wyroki boskie. Sandra Bullock zgarnęła w tym roku zarówno Złotą Malinę dla najgorszej aktorki i Oscara dla najlepszej. Wszystko o Stevenie to film, za który otrzymała pierwszą z wymienionych nagród. Sprawnie zoperowana przez chirurgów plastycznych Sandra wciela się tu w postać ekscentrycznej, czytaj skretyniałej baby, prześladującej biednego Bradley'a Coopera. Efektów tego pościgu wolimy sobie nawet nie wyobrażać. Film jest ponoć tak zły, że producenci po obejrzeniu go chcieli zakopać wszystkie istniejące kopie na pustyni Mojave. Propozycja dla fanów sadomachu. All about Steve. Nawet jeśli ostatnio zdobywaliście ośmiotysięczniki, na pewno poczujecie się chorzy, gdy posłuchacie, jak przekonująco bohaterowie tego dokumentu przemawiają o chorobach cywilizacyjnych. Aż zaczynamy żałować, że nie zginęliśmy dawno temu w epidemii dżumy czy czymś równie eko. Ale do tego, byśmy zamiast hamburgera kupili dwa listki sałatki w cenie całego obiadu, jednak nas nie przekonali.